Cześć, siema! Z tej strony Mateusz, a to kolejny film na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Dodgeball 20, ponieważ pierwszy film bardzo Wam się spodobał, zostawiliście po nim dużo lajków, więc kolejny odcinek, dzisiaj zagram sobie w drafta. I no i aktualny draft, tutaj klikamy nowy draft. No i zaczynając draft wybieramy formację. Formację wybierzemy sobie na przykład 4-3-3, bo bardzo lubię tą formację. No i pierwszy, kapitan oczywiście. No i mamy tutaj dwie karty, które naprawdę mi się podobają, czyli na dole Robertson oraz Kanté, ale my zabierzemy Kanté. Czyli kartę no Toty 91, więc jednak naprawdę dobra karta. No i teraz mamy lewego skrzydłowego. No i zabierzemy sobie najlepiej kogoś, kto by nam pasował, a najbardziej nam pasuje ten Trossard, więc go właśnie zabierzemy. Teraz napastnik. I bardzo dobrze, no i bierzemy Kun Agüero, żeby było ładnie do grania. Nawet tutaj Robert Lewandowski mamy go, ale my bierzemy Agüero. No to teraz zabierzemy na przykład lewego obrońca. I mamy Vertonghena lub Roberto Carlosa, ale my zabierzemy sobie tą ikonę, bo jednak ikona to ikona. No i mamy PS, czyli prawa strona napadu. Jak tu nie wybrać Leo Messiego 99? Jak naprawdę jak? No teraz zabierzemy sobie Wijnalduma i teraz, uwaga, uwaga, i... Henderson miałby ładne zgranie, ale Messi. Henderson. No i kolejny zawodnik. Teraz mamy Van Bissakę na karcie TOTS. Właśnie ostatnio wyszły TOTSy. I teraz mamy karty TOTS, więc myślę, że idealny moment na draft. Na razie bardzo nam się ładnie ten draft układa. My zagramy sobie oczywiście na boty, bo nie będę na razie włączał internetu, bo wyświetliłaby się Wam reklama, tego nie chcę. Teraz zabierzemy na przykład... A Umtiti'ego, ponieważ jak się go przesunie obok Kanté, to będzie zgranie dodatkowe. No i teraz Piqué, żeby jakieś to zgranie z Umtitim było. No i jeszcze bramkarz, najlepiej z ligi hiszpańskiej. No niestety nie ma, więc bierzemy Wojtka Szczęsnego. Ale draft na razie bardzo ładny. No i teraz bierzemy kolejnych zawodników. Zaczynamy od Duffy'ego. My nie będziemy go brali, ale... Okej. Okay. Herman. Teraz mamy gorsze trafy, na przykład Maguire. No niestety, nie przydadzą nam się oni, ale mamy Schmeichela, który będzie bardziej napasował na bramkę. No na razie nie, ale zabierzemy sobie tego Schmeichela właśnie. I teraz mamy Dina. Nie umiem tego czytać. Nazwiska. Zabierzemy Abrahama, ale nadal nie ma dobrych zawodników nawet na zmianę. Toneja na przykład zabierzemy. I teraz dobra karta. Jest. Teraz kogo tu zabrać? Ja bym jednak zabrał Busquets. Jego nigdzie nie wpasujemy. Więc ja bym zabrał jednak tutaj Ndidiego. I tutaj bym go dał. O nie! No to dobrze, to jednak nie. Ale myślę, że nawet jakbyśmy zabrali Busquetsa, to byśmy tam nie wkleili go. Tego zawodnika. No i ostatnie trzy wybory zawodników. Mamy Joao Cancelo. Ale nie przyda nam się on za bardzo. Nie, niestety. Teraz dobry bramkarz. On nam jest potrzebny w tym momencie. Mamy Hummelsa, ale nie wciśniemy go. I jest, mamy Ederson. Nie! Co ja zrobiłem, słuchajcie? Przez przypadek. Ja, no i trzeba będzie to poskładać, słuchajcie. Trzeba będzie to ładnie poskładać. No nie. Słuchajcie, dobrze, to widzimy się, jak już to ja spróbuję coś zrobić. Pomyliłem się. Dobrze, słuchajcie, nie musiałem na szczęście długo szukać. Maguire tutaj zamiast, jak wchodzi zamiast Piqué, to ładnie nam się tutaj łączy na 188, no ale my spróbujemy jeszcze zabrać trenera z Ligi Angielskiej, żeby to ładnie złączył. No, mamy Lamparda lub Kloppa. No nie wiem. Lub no z Manchester United. My zabierzemy na przykład Kloppa i 99 z grania. Co teraz zrobić? To wyjdzie na to samo. Ja spróbuję jeszcze coś z tego złożyć. Nie. Niestety, on tutaj też nie pasuje. Ederson, przez przypadek go dałem. Miał być Courtois. A co jakbyśmy zrobili tak? I Maguire wtedy.
Nie, nie da się tutaj tego złożyć. Na serio, nie da się. Chyba, żebyśmy. No nie, nie da się. No dobrze, no to taką drużyną. Można jeszcze tak spróbować. To nie już w ogóle. No dobrze, no to taką drużyną zagramy. No niestety, pomyliłem się, a mielibyśmy lepszy draft. Ale no dobrze. No to zaczynamy. Zakończ. Najlepsi zawodnicy Messi, Kante oraz Hummels. No, który niestety nie może grać. Byłby tam kurczyła, nie zastanowiłem się. Ale głupi błąd. No ale co zrobić? Ale draft 188. Mógł być lepszy, ale. Mecz z botem. No i gramy z Paris Saint-Germain. Z PSG, łatwiej mówiąc. No i zobaczymy, jak już widzicie, mam takie dosyć spoko stroje. Na ten. Na Prima Aprilis. No i Wijnaldum Messi dla nas, ale Mbappé dwa razy dla drużyny PSG i Messi. Strzela na 3-2 i jest, udało nam się. Wygraliśmy pierwsze spotkanie, drugie. Tym razem gramy z Chelsea. Ale mamy tam Kovacicia, który jest na karcie Tots. Tots. Team of the season so far. No i on dostaje żółtą kartkę, ale Trossard strzela na bramkę. Strzela bramkę. Wijnaldum dostaje czerwoną kartkę i 1-1. Dogrywka i uwaga. Jest, udało nam się. Kante w 120 minucie strzela na 2-1 i mamy prowadzenie. Teraz kolejne spotkanie. Spotkanie numer 3. I gramy z Bayernem Monachium i trudno będzie to spotkanie naprawdę wygrać. Ale będziemy walczyć. Uwaga. Nadal 0-0. Umtiti dostaje tylko 89 minucie żółtą kartkę i niestety przegrywamy. Lewandowski. Ale udało nam się dojść aż do trzeciej rundy. Więc jakie paczki dostaniemy? 82 plus. Otworzymy sobie paczkę 82 plus. Zobaczymy, co z niej. Nic, nic z niej. Niestety pewnie to będzie karta 82. Albo i więcej. 83 chyba ma Lopez. 85. Nie spodziewałem się. 12 tysięcy. Zawsze coś. Moje paczki. No, otworzymy sobie te cztery paczki, które mamy. Pewnie i tak z nich nic nie wyleci. Hes. A ładna karta tutaj możecie zobaczyć. 11 tysięcy z paczki, która powinna być gorsza niż 82+. Więc no nieźle, nieźle. Okej, teraz mamy słabego zawodnika. Ale 8 tysięcy i tak. Sprzedamy wszystkie do moich paczek. I myślę, że to byłby koniec odcinka. Dzisiaj tylko taki odcinek 8-minutowy. Myślę trochę ponad, więc dzięki za oglądanie. Jeśli się odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie łapencję w górę. Suba na kanale z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dobijamy 100 subskrypcji, już jest tylko 3 nam brakuje, mamy 97, więc dziękuję wszystkim, którzy zostawili subskrypcję. Więc dzięki za oglądanie i cześć!